Witam Was bardzo serdecznie, dość późno. Chciałbym Wam powiedzieć tak pokrótce, kim jest dla mnie Matka Bola. Zacznę od tego, że na wiarę można patrzeć w różny sposób. Ja patrzę w taki sposób, że Matka Boża nie jest tylko królową, panią, prawda, arką przymierza i tak dalej, i tak dalej, tylko jest kimś bardzo bliskim. Jest po prostu, można powiedzieć, kimś jak członek rodziny. Po prostu. Przecież zobaczmy, że Pan Jezus pewnie jak żył na tej ziemi jako człowiek, to nie zwracał się do swojej matki per na przykład wieżą z kości słoniowej, czy mogłabyś łaskawie przynieść mi wody, na przykład. Albo domie złoty, pomóż mi w odrabianiu zajęć domowych. No nie. A więc dla mnie Maryja jest, jak to określił bardzo ładnie ksiądz, a właściwie ojciec Szóstek, kobietą mojego życia, po prostu. Niedawno oddałem się jej w niewolę. Jest takie specjalne nabożeństwo. Wcześniej się odmawia 33 dni długie, długie, długie modlitwy. I dostaje się taki łańcuch. To jest akurat współczesny. Można też takie jak zalecał święty Guillaume de Montfort. Czy taki bardziej łańcuchowaty. Ja wziąłem ten bardziej współczesny, bardziej delikatniejszy. No i tu jest medalik, prawda, z Maryją, tak? Akurat fatimską. Można też wziąć Matkę Bożą Częstochowską z napisem Totus Tuus, czyli cały twój, albo to tatua cała twoja. W każdym razie, no, Maryja jest kimś bardzo mi bliskim. Dlatego, że ona ewidentnie działa w moim życiu. To dzięki niej na przykład udało mi się, powiem tak, znaleźć na przykład pracę tam, gdzie chcę. To ona działa i w moim życiu bardzo mocno. To po pierwsze. Po drugie, też bardzo lubię modlitwy maryjne, litanie, na przykład loretańską, dawno po łacinie, jak i po polsku. Lubię pieśni maryjne, szczególnie chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone. Bardzo je lubię. Cała ta pobożność Maryja jest bardzo bliska. No, różaniec oczywiście to jest moja ulubiona modlitwa. Msza święta. I tak dalej, i tak dalej. Byłem też, zresztą uważam, że na zaproszenie samej Najświętszej Panienki w Giedrwałdzie. To jest obraz z Giedrwałdu. Tak wygląda. Maryja tam się objawiła w 1877 roku dwóm dziewczynkom. Jedną z nich była Barbara Osamolowska. Maryja chciała, żeby
odmawiać właśnie różaniec. Barbara Somorowska zmarła na początku lat 50. w Gwinei jako siostra szadetka. Jest w tej chwili beatyfikowana. Także tak to wygląda. Maria ukazuje się na świecie już od 1531 roku, od czasów Juana Diego, gdzie ukazała mu się na wzgórzu Tepeyac i tam połączyła w jeden naród dwie, można powiedzieć, znaczy nie można powiedzieć, tylko dwie mocno zwalczające się nacje, Azteków i Hiszpanów. W ten sposób powstał naród meksykański. Jest to ewidentna zasługa Najświętszej Marii Panny. To ona pozostała w obrazie zamieszczonym na tilmie Juana Diego, czyli takiej szacie wierzchniej, która powinna się zutylizować w ciągu około 10 lat, a istnieje od ponad 500 lat ta tilma razem z tym obrazem. Badali go nawet naukowcy NASA, i tak dalej, można by bardzo dużo mówić na ten temat. Jest taka książka Konstantego Osińskiego, Autoportret z Guadalupe, warto przeczytać. Ale taką książką dobrą, no, ja uważam, że najlepszą, jeśli chodzi o książką właściwie, no, traktatem religijno-filozoficznym, można tak to powiedzieć, jest traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny autorstwa Grignion de Montfort, który właśnie czytam. I tutaj chciałbym jedną rzecz zaznaczyć, mianowicie niektóre ruchy protestanckie twierdzą bardzo brzydko na temat Najświętszej Marii Panny różne rzeczy, których tutaj nie godzi mi się powtarzać, ale są one bardzo przykre. Ale z tych łagodniejszych to, że na przykład katolicy modlą się do Matki Bożej, jakby uznając ją za boginię, jest to nieprawda, gdyż w litanii loretańskiej chociażby mamy zarówno w języku polskim, jak i w każdym innym i oryginalnie po łacinie mamy módl się za nami, na przykład mamy Sancta Maria Mater Dei Ora Pro Nobis, czyli Święta Maria Matko Boża módl się za nami, albo Turis Eburnea Ora Pro Nobis, czyli Wieża z Kości Płoniowej módl się za nami, Turis Davidica Ora Pro Nobis, prawda, Rosa Mystica Ora Pro Nobis, czyli Róża Duchowna módl się za nami, wszędzie jest Ora Pro Nobis módl się za nami. A jeżeli mamy mowę o Panu Jezusie na przykład, czy o Duchu Świętym, czy też o Bogu Ojcu, mamy słowo Miserere Nobis, czyli zmiłuj się nad nami. To jest zupełnie co innego. Bóg to jest ktoś, komu oddajemy chwałę i cześć. A Maryja jest pokorną służebnicą, jest stworzeniem tylko i wyłącznie. Ona wstawia się za nami. Prosimy ją o modlitwę. Klękamy przed Matką Bożą z szacunkiem, tak jak się klęka na przykład przed matką, przed żoną na przykład, z szacunku. Tak jak na przykład można sobie wyobrazić, kiedyś rycerze klękali przed swoimi damami. Tak klęka się przed Maryją. I to jest sens tego. Maryja nie jest boginią. Maryja jest człowiekiem. Jest oczywiście najdoskonalszym stworzeniem Bożym, ale tylko stworzeniem. I to trzeba o tym pamiętać. I Maryja jest jedna. Ona ukazuje się oczywiście, czy to w Guadalupe, czy to w Fatimie, czy to w Kibeho, też w latach 80., gdzie mówiła o różańcu do siedmiu boleści.
czy też w Getrwałdzie właśnie, o tutaj w tym pięknym obrazie, tak, gdzie jest Jezus i Maryja. Mamy jej święte obrazy w Częstochowie, czy w Wilnie, w Ostrej Bramie, czy też na przykład Matkę Bożą Kazańską, wiele, wiele innych. Mamy to wszystko, jak najbardziej, ale Maryja jest tylko stworzeniem. Doskonałym, ale stworzeniem. Bez grzechu, ale stworzeniem. Ona nie jest boginią. Ona jest najpiękniejszą, najcudowniejszą kobietą świata. Dla mnie przynajmniej, osobiście. Ona powiedziała mi też, w sensie miałem taką silną myśl, żebym tam pojechał, czy do Getrwałdu, czy też do Wilna, do Ostrej Bramy. W Medjugorje na przykład, które, podkreślam mocno, nie jest uznane jeszcze przez Kościół. Ja uznam oczywiście to, co Kościół uzna, jak najbardziej. Ponieważ chcę być posłuszny Kościołowi Świętemu, w każdym razie tam. Usłyszałem od niej słowa, że będę miał córeczkę i będę bardzo szczęśliwy razem ze swoją żoną. I tak się dzieje. Mam córkę i mam też syna starszego. Ona jest jakby spokorna, jest wzorem ogromnej pokory. Jest naszą matką, która nas nigdy nie zostawi. Jej można powierzyć wszystko. I warto to zrobić. Warto z nią szczerze rozmawiać. Bo ona nas bardzo kocha. I co mi najbardziej w niej utkwiło, najbardziej uderza w niej, to jest ta ogromna pokora. Ona, czyli Matka Najświętsza, właściwie nie występuje na kartach Pisma Świętego. Bardzo mało, bardzo rzadko. Ale kiedy prosi Jezusa o coś, Jezus to spełnia. Mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To jest ciekawostka jedna, mianowicie na przykład zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, a Jezus mówi: napełnijcie stągwie wodą. I było tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń. Oni napełniają te stągwie kamienne wodą, a woda staje się winem. Jezus mówi właściwie rzeczy niemożliwe. Wydawałoby się, no, weźmy kolejną sytuację, tutaj nie ma już Matki Bożej akurat w tym przypadku, ale kiedy Piotr wypływa na jezioro i łowi ryby, Jezus pyta, czy coś złowili, a Piotr mówi, że pracowali, nie pamiętam dokładnie, czy to było w dzień, czy w nocy, ale łowiliśmy, prawda, tam bardzo długi kawał czasu i niceśmy, że nie łowili. A Jezus mówi: zarzućcie sieci, tam nie pamiętam dokładnie, czy po prawej, czy po lewej stronie. Po prawej stronie chyba bodajże. No i zarzucili te. I Jezus, i święty Piotr, który znał się na tym, był rybakiem, wiedział doskonale, że za mnie należy rzucać sieci, tak? Powiedział: Panie, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. I zarzucił w ogromne mnóstwo ryb. I Pan Jezus powiedział: będziesz rybakiem ludzi. Właśnie to zawierzenie miała Maryja. Zawierzenie do końca. Mimo wszystko. Mimo śmierci własnego dziecka. I do śmierci okrutnej. Na krzyżu. Jest piękna scena w filmie Maria z Nazaretu, gdzie ona mówi do Józefa z Arymatei: nie chcemy twojego grobowca. On zmartwychwstanie.
Powiedział, że, Mesjasz będzie cierpiał po 3 dniach zmartwychwstania. I zmartwychwstał. Ona uczy nas tej wiary. Tej pokornej wiary. Dlatego to jest oczywiście oprócz mojej żony, kochanej, to jest kobieta mojego życia. To jest moje słoneczko. Ja z nią rozmawiam o wszystkim. O każdej rzeczy. Nawet tej najbardziej intymnej. A to winni służyć dla Matki Bożej. I niech Was Bóg błogosławi i niech Was strzeże przez całą dzisiejszą noc i następny dzień. Niech ma Was swoje opiece i niech przed ręce Maryi daje Wam światło Ducha Świętego. Szczęść Wam Boże, z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.